Zaczynamy drugą połowę. Zobaczymy, czy teraz zdejmą nieco nogę z gazu, bo do tej pory mecz był wybitnie jednostronny. Indywidualna akcja, może być ciekawie. Przeciwnicy przejmują. Wychodzą z kontrą, jest tam paru zawodników. No i po ataku, dobra interwencja. Dobra ta interwencja. Próba podcinki. Kucjak broni bez najmniejszych problemów. Fran Tudor. Zarysowała się spora przewaga Rakowa pod kątem posiadania piłki. Stąd też ten korzystny wynik. Chyba nic im tu nie może zagrozić. Zresztą właściwie nie dają rywalom dojść do głosu. Najskuteczniejszą obroną jest atak i zdaje się, że wzięli sobie tę maksymę do serca. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. A teraz będzie dobra okazja. Nie do wiary, nie mają litości. Powiększają teraz przewagę do 4 goli. Teraz możemy zobaczyć to wszystko na powtórkach. Warto też zapytać, co się stało z linią obrony, że pozwoliła na taki rajd, ale nie odbierajmy zasług przy zdobyciu tej bramki. Brawo! Próbowali rozegrać akcję, ale jest strata. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Przetrzymują piłkę, hamują tempo meczu, nigdzie im się nie spieszy. No, teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Ależ doskonała sytuacja! Wspaniałe zachowanie w bramce! I teraz jedna z drużyn decyduje się na zmianę. Kopczyński. No i po ataku zagrożenie minęło. 10 minut. Uwaga, będzie okazja. I dalej groźnie. Brawo, ratuje tym blokiem drużynę. Koniec meczu zbliża się wielkimi krokami, a miejscowa ekipa może być właściwie pewna zwycięstwa. Świetnie się prezentują, prawda? Robili dziś z rywalami co tylko chcieli. Właściwie cały czas kontrolowali przebieg spotkania. Trener nie byłby trenerem, gdyby nie miał kilku uwag, ale naprawdę kończący się mecz mogą zaliczyć do uda. Jest strzał. Tak, teraz pokazał, co potrafi. Mamy informację, że do meczu zostanie doliczona 1 minuta. I oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z 3 punktów. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone wysokie zwycięstwo. Już po zmianie strony zaczynamy grę, proszę Państwa. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Udane wejście. Akcja przerwana. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. Co za okazja! Będzie gol! I mamy pierwszą bramkę w meczu. Ale radość!
Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka. Długo musieliśmy czekać na tę bramkę. Zapowiada się ciekawa końcówka. Zagranie w pole karne. Przyjął pod presją. Dobrze teraz zatrzymał strzał. Drużyna Zagłębia wprowadza rezerwowego. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. Broni. Dobrze. Błąd. Strata piłki. Co zrobi w tej sytuacji? Tak, proszę bardzo. Trafia po raz drugi. On jest dzisiaj po prostu nie do zatrzymania. Mamy powtórkę. Wszystko wskazywało, że do tego dojdzie. Udało się ułożyć ten mecz pod siebie i teraz wypracować z tego bramkę. Mateusz Wdowiak. Nie tym razem. Strata. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Podanie do Wdowiaka. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. I od razu go cisną. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Ależ okazja teraz. Fantastyczna interwencja. Pewnie to wybronił. Damian Dąbrowski. Po akcji strata. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Nie było wiele przerw, więc tylko minuta doliczona. Ma stuprocentową szansę. Gol! Ależ skuteczność prezentuje w tym meczu. Hat-trick to zawsze wyjątkowe osiągnięcie. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. A potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie prima sort. Mecz dobiega końca i ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj 3 punkty. No, przekonujące, pewne zwycięstwo odnotowują teraz w lidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na 3 punkty. Muszę być groźnie. Jak to rozegra? O, taką interwencję to ja rozumiem. Skutecznie i czysto. Uwaga, udany przechwyt teraz. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Trochę zbyt pochopnie, nici z kontrataku. Nie, zbyt łatwo pozbywa się piłki. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Postanowił strzelać. Dalej szansa. I czy będzie gol? Tak!
przeciwny zespół się gubi. Trzeba było go punktować. Podwojenie przewagi. Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtórek. Skamakka. Paszalić przy piłce. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Okazja, może być groźnie. Bramka, proszę Państwa. Tym samym ma już na koncie hat-tricka. Jest dzisiaj w kapitalnej formie. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Podręcznikowe wykończenie. Zero zbędnego kombinowania. Potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać piłkę. Mocne, czyste wejście. Zoran Arsenić. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Hope Mainers przy piłce. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Niezwykle efektownie chciał wykończyć tę akcję. A szkoda, że to nie wpadło. Ależ wybrał rozwiązanie. Nie złap odcinka, tylko że się przeliczył o kilka centymetrów. Iwi Lopez. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Aleksiej Mirańczuk. Pozostało już tylko 120 sekund. Kopmenars. Paszalić przy piłce. Skamakka. Koniec meczu. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa. Dzisiaj widzieliśmy, jak wiele znaczy dla drużyny korzystny wynik na początek. Po tym meczu zespół ma już 2 zwycięstwa w 2 meczach i nie wydaje się, żeby to zaspokoiło ich apetyty.